Na podcast zaprasza Oto Dom, partner akcji Zaprojektowane po ludzku. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Kasia Staszak. Dziś tematem jest odpoczynek. Jak odpoczywać, żeby wypocząć? Nie ma ze mną Margit, bo odpoczywa. Usłyszycie za to porady ekspertki, psycholożki Karoliny Wójcik, dyrektorki zarządzającej działem SWPS Innowacje. Już kiedyś zapytałam Karolinę Wójcik o odpoczywanie. To było do tekstu dla Wysokich Obcasów, a ona swoją wypowiedź zaczęła od zacytowania mi definicji ze słownika języka polskiego, że odpoczynek to czas poświęcony na pozbywanie się zmęczenia, zwykle poprzez robienie tego, co sprawia nam przyjemność. Karolina powiedziała, że podoba jej się ta definicja, bo zmęczenie jest tu przedstawione jako rzecz, którą można z siebie zdjąć. Ale to tak naprawdę nie działa. Niestety najlepiej odpoczywamy, jeśli to jest długotrwały proces i skupiamy się na tym codziennie. Ideałem byłoby tak żyć, żeby codziennie mieć czas na odpoczynek, dbać o sen, relaks, relacje z ważnymi dla nas ludźmi, zdrowo jeść i ćwiczyć. To wszystko brzmi na pewno dla was nudno, bo słyszeliście już o tym 1000 razy, ale nic nie jest tak skuteczne jak zdrowa rutyna. Z codzienną regeneracją łączy się nasze poczucie szczęścia i satysfakcji z życia. Coś, czego wszyscy pragniemy. A ponieważ są wakacje, jest okres urlopowy, to skupimy się dziś na tym, jak wykorzystać wolne od pracy dni na regenerację. Po pierwsze, żeby maksymalnie wykorzystać urlop, trzeba go wpisać w kalendarz. Taka prosta sprawa, a może bardzo nam podnieść satysfakcję z życia, tego dowodzą badania. Wynika z nich, że czekanie na coś przyjemnego jest samo w sobie przyjemnością. Intensywniejsze emocje towarzyszą nam, gdy czekamy na przyjemne wydarzenie, niż gdy później to wydarzenie wspominamy. Tak wynika z eksperymentów naukowców. Autorzy tego badania radzą wykorzystywać naszą zdolność do ekscytowania się tym, co się ma zdarzyć, żeby podnieść satysfakcję z życia. Jak? No w taki sposób, żeby w zawodowym kalendarzu wpisywać regularnie nawet drobiazgi, które są dla nas przyjemne, czyli planować oglądanie filmu, czytanie książki, telefon do przyjaciółki, a oprócz tego właśnie te urlopy. I te urlopy powinniśmy planować według naukowców nie w ostatnim momencie, kiedy jesteśmy już bardzo wyczerpani, tylko dać sobie taką długą perspektywę czekania na ten urlop. Czyli wracamy z urlopu letniego, myślimy o tym, kiedy weźmiemy następne wolne dni, wstępnie planujemy, co możemy wtedy robić, zaznaczamy w kalendarzu nawet innym kolorem. To bardzo dobrze działa. Chodzi o to, żeby widzieć, że nasz kalendarz, czyli nasze życie, mówiąc w skrócie, jest pełne także przyjemności, a nie rządzi nim tylko stres i obowiązki, bo ta zachowana w kalendarzu równowaga obniża nasze napięcie na co dzień i daje nam takie poczucie właśnie kontroli nad pracą. Nie mamy wrażenia wtedy, że te obowiązki nas przytłaczają. Żeby odpocząć, potrzebujemy dwóch rzeczy. Unikać tego, co nas męczy i robić coś, co ładuje nasze baterie, czyli na długo wzmacnia nasze siły. Jak spędzić urlop, żeby odpocząć i dodać sobie energii? Takie pytanie zadałam psycholożce Karolinie Wójcik. Oto co powiedziała. Okres urlopu powinien być okresem chcenia. Powinniśmy zadać sobie pytanie, co ja chcę dzisiaj robić. Jak słucham niektórych ludzi, mam wrażenie, że ich codzienność zbyt mocno jest zbudowana na słowie muszę. Muszę wstać rano, muszę zjeść to, a nie coś innego, muszę pojechać do pracy. I urlop powinien być takim czasem, w którym dominuje słowo chcę. Abyśmy zastanowili się, czego tak naprawdę chcemy, czego potrzebujemy i zaczęli to realizować. Rozumiem, że można być na tyle wyczerpanym, właśnie już docierając do momentu urlopu, że potrzebujemy takiego dnia albo nawet dwóch dni z chipsami przed serialem. Takiego dnia, w którym po prostu będziemy leżeć i biernie odpoczywać. I to jest okej, jeśli to jest na chwilę, jeśli to jest jeden dzień, ale musimy zdawać sobie sprawę, że właśnie takie działania, które w dłuższej perspektywie czasowej nie są działaniami, które odżywiają nasz organizm, które budują te zasoby, a to jest właśnie aktywność fizyczna, to jest nawodnienie organizmu, to jest sport, no to bez tak naprawdę zadbania o te elementy nie możemy oczekiwać, że po urlopie będziemy zregenerowani.
Dodatkowym elementem, który wpływa na skuteczny odpoczynek, jest szukanie i wykonywanie takich czynności, które będą dla nas nowe, które będą stanowiły dla nas wyzwanie i które będą inne od tego, co robimy na co dzień. Bardzo dużo badań na temat neuroplastyczności mózgu i właśnie takiej elastyczności psychologicznej pokazuje, że właśnie stosowanie takiej zasady, którą ja sobie roboczo nazywam zasadą NWR, czyli nowość, wyzwanie, różnorodność, powoduje, że my budujemy nowe sieci neuronalne w naszym mózgu, wzmacniamy go. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że właśnie ćwiczymy mięśnie na siłowni, no to stosowanie takiej zasady NWR w naszym codziennym życiu jest właśnie ćwiczeniem takiego mięśnia psychologicznego. Ćwiczenie też jakby swoich pewnych zasobów, budowanie tych zasobów i właśnie regeneracji. Stąd urlop jest takim dobrym momentem, aby zastanowić się, w jaki sposób ja mogę zastosować tą zasadę NWR na co dzień. Czy to będą jakieś nowe ćwiczenia? Dzisiaj dużo osób zaczyna próbować swoich sił w tenisie, ze względu na to, że jest to teraz sport ukochany przez Polaków i to jest moim zdaniem cudowny wpływ właśnie wyników naszej Igi Świątek, która zachęca swoimi wynikami, swoim stylem gry do tego, aby inni również spróbowali swoich sił. I słyszę takie ciekawe historie trenerów, którzy mówią, że wcześniej na kortach nie pojawiały się osoby przypadkowe, tak? A teraz dużo ludzi po prostu przychodzi, aby spróbować tej gry w tenisa. Ja uważam, że to jest właśnie zasada NWR w praktyce i warto szukać tych nowych obszarów, czy to zajęcia w lokalnym domu kultury z tańca latynoskiego albo zajęcia z ceramiki. Im bardziej coś jest inne i oddalone od tego, co na co dzień robimy, tym tak naprawdę lepiej. Tym bardziej my oczyścimy się i zregenerujemy i zbudujemy zasoby tak naprawdę do naszego codziennego funkcjonowania. Dzisiaj żyjemy w świecie przeciążenia informacyjnego i bardzo istotne jest, aby raz na jakiś czas właśnie stosować tak zwaną dietę informacyjną. Sądzę, że czas urlopu jest bardzo dobrym momentem na to, aby taką dietę zastosować. Jest to pojęcie, które wprowadził profesor Zimbardo i badania pokazują, że właśnie stosowanie takiej diety informacyjnej, czyli odcięcie się na pewien okres od mediów społecznościowych, od serwisów informacyjnych, może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze funkcjonowanie psychologiczne, obniża poziom stresu, podnosi dobrostan, poczucie szczęścia, zadowolenie z życia. Także zachęcam do tego, żeby podczas urlopu zrezygnować przynajmniej z części kanałów informacyjnych, z których na co dzień korzystamy. Przepisu na odpoczywanie szukałam kiedyś m.in. w bestsellerowych poradnikach napisanych przez autorów z USA, Niemiec, Holandii, Norwegii. Głównie skupiają się te poradniki na tym, że odpoczynek należy nam się codziennie. I po przeczytaniu tych czterech książek przestałam myśleć, że moje 20 minut leżenia na balkonie po obiedzie to jest marnowanie czasu. Nie, to jest budowanie zasobów koniecznych dla lepszej pracy. Ale właśnie o tym, jak zarządzać czasem na co dzień, jak pracować, żeby się nie przepracowywać, myślę, że zrobimy osobny odcinek jesienią. A tymczasem, jak mówiłam, skupiamy się na urlopie. Przejrzałam więc te książki raz jeszcze pod kątem wakacji. I cenne wydały mi się porady niemieckiego autora, Ulricha Schnabela, który napisał książkę pod tytułem Sztuka leniuchowania, o szczęściu nic nie robienia. I dwie porady. Po pierwsze, nie wierz nigdy, że odprężenie otrzymasz za darmo. W systemie ludzi zagonionych trzeba o to dosłownie walczyć, pisze Schnabel. Co to oznacza? Że na urlopie nie odbieramy telefonów, nie odpisujemy na maile, znikamy z pracy i jesteśmy w tym konsekwentni. Po drugie, radzi Schnabel, szukaj towarzystwa ludzi odprężonych. Nic nie odpręża tak bardzo jak kontakt z uzdolnionymi leniuchami. Jak to rozumieć? Że nie wybieramy się na urlop z kimś, kto jest pracoholikiem, kto odbiera telefony z leżaka, który stoi koło nas i ciągle rozmawia o pracy. Przy takiej osobie nie wypoczniemy, bo napięcie tej osoby nam się też się będzie udzielać.
No, ostatnio z powodu inflacji słyszę od znajomych, że nie jadą na takie wakacje, o jakich by marzyli, albo w ogóle odwołują wyjazdy, spędzają je gdzieś na działce u rodziny. Wszystko to jest związane z tym, że ceny bardzo wzrosły. Zapytałam więc Karolinę Wójcik, czy trzeba wyjechać, żeby odpocząć. Opuszczenie miejsca, w którym mieszkamy, ułatwia nam odpoczywanie, aczkolwiek nie jest to element kluczowy i konieczny do tego, aby efektywnie odpocząć. My na co dzień jakby funkcjonujemy w pewnych schematach i ta nasza przestrzeń również domowa, czy przestrzeń właśnie nawet dzielnica, czy miasto, też jest pewnym utartym schematem. A wtedy, kiedy mamy czas wolny, możemy w tej naszej przestrzeni funkcjonować w zupełnie inny sposób. Jest naprawdę bardzo dużo ciekawych, kompletnie innych miejsc do odkrycia, takich, które nie są właśnie naszym codziennym schematem, nie są naszą drogą do pracy, nie są naszą drogą do szkoły. I dzięki temu, jeśli zaplanujemy sobie ten czas, odwołując się do podstaw, do tej regeneracji, to tak naprawdę jesteśmy w stanie odpocząć bardzo efektywnie, będąc w miejscu, w którym mieszkamy. Myślę, że wszystkie nawet drobne zmiany tego otoczenia, w którym na co dzień funkcjonujemy, będą wpływały tak naprawdę na regenerację. Więc trzeba zastanowić się, co możemy zrobić inaczej, też co możemy robić inaczej w naszym domu. Ja znowu odwołam się do tej zasady nowość, wyzwanie, różnorodność, ponieważ to jest klucz do odcięcia się, do pewnej zmiany funkcjonowania, a to, co właśnie też jest najefektywniejsze, jeśli chodzi o taki wypoczynek, kiedy my wyjeżdżamy, no to właśnie jest ta zmiana otoczenia, tak? I to, że są nowe bodźce, że jest nowe otoczenie, więc możemy też o to zadbać w naszym domu. Psychologiczne poradniki radzą zwrócić uwagę na to, czy na wakacjach będziemy mieć czas na sen. To jest banał, ale to jest super ważne, jeśli chcemy wrócić wypoczęci, zrelaksowani, a nie wykończeni. Bo jeśli zaplanujemy za dużo przygód, zwiedzanie, nocne imprezy ze znajomymi, a to wszystko jeszcze połączymy z opieką nad małymi dziećmi, które bardzo wcześnie wstają, to sen może na tym mocno ucierpieć, a bez snu wypoczynku nie ma. I żadne inne atrakcje nie są w stanie nam tego zrekompensować, nic nam nie da wtedy satysfakcji. Urlop ma dać nam radość, podnieść poczucie szczęścia. I Karolina Wójcik ma tu jeszcze jedną radę, jak to osiągnąć. Uwaga, i ten punkt można zrealizować, nie czekając na urlop. Można wykorzystać na niego najbliższy weekend. Urlop jest takim czasem, w którym możemy zadbać o to, co najważniejsze, czyli o nasze relacje. Na co dzień podczas najróżniejszych wyzwań zawodowych i wyzwań codzienności często narzekamy na to, że brakuje tego czasu, brakuje tej przestrzeni na to, żeby zadbać o relacje z partnerem, o relacje z dziećmi, z rodziną, z przyjaciółmi. A badania pokazują, że właśnie jakość tych relacji jest zależna od tego, w jaki sposób razem spędzamy ten czas, czy w ogóle go spędzamy i czy przeżywamy wspólnie różne doświadczenia. Więc jak spojrzymy na najdłuższe dotychczas przeprowadzone na świecie badania nad rozwojem człowieka, które prowadzone są nieustająco od 1938 roku przez Uniwersytet Harvarda, to okaże się, że tak naprawdę czynnikiem, który najmocniej wpływa na nasze zdrowie, również fizyczne, nasze zdrowie psychologiczne, na poczucie szczęścia, są właśnie satysfakcjonujące relacje. I urlop może być właśnie takim momentem, w którym poświęcimy im więcej uwagi, w którym też zaprosimy naszych bliskich do tego, aby z nami coś przeżyli. Może to jest dobry moment, żeby
pójść razem do teatru. Może to jest dobry moment, żeby pójść razem i pograć na przykład w koszykówkę z naszym synem. Zrobić coś kompletnie innego, tak? To znaczy trochę wejść też w świat tych naszych bliskich, poznać to, co dla nich jest ważne, poznać to, co ich buduje, co sprawia, że chcą rano wstawać z łóżka. My naprawdę często tego nie wiemy. Nie wiemy takich podstawowych rzeczy o ludziach, którzy są dla nas najważniejsi. I nawet wspólne wyjście do jakiejś restauracji, zjedzenie potraw z kuchni jakiejś orientalnej może być właśnie takim doświadczeniem budującym. Dlatego poszukajmy tej przestrzeni, poszukajmy tych doświadczeń. To nie musi być od razu wspólny wyjazd gdzieś za granicę, żebyśmy te relacje budowali. To są często właśnie małe, drobne rzeczy codzienne i urlop jest dobrą przestrzenią do tego, aby właśnie zadbać o to, co dla nas najcenniejsze. I taki jeszcze ciekawy wniosek z badań Uniwersytetu Harvarda, który myślę może jeszcze bardziej zachęcić do tego, aby dbać o relacje, to, że tempo starzenia się u osób, które czują się samotne, jest dużo szybsze, ponieważ samotność prowadzi do skracania długości telomerów. Telomery to są, jakbyśmy sobie wyobrazili na końcówce sznurówki, jest takie zabezpieczenie, które chroni ją przed rozplątywaniem, no to właśnie telomery chronią chromosomy przed uszkodzeniami. I samotność prowadzi do skracania długości tych telomerów. Więc niesamowite jest to, że właśnie poczucie takiej izolacji społecznej, a to był też często podnoszony taki wątek w pandemii, gdzie wiele ludzi doświadczyło tej izolacji, prowadzi do tego, że starzejemy się szybciej, że funkcje poznawcze osób samotnych ulegają szybszemu pogorszeniu, ale też właśnie mają to osoby słabszy układ immunologiczny. Więc ten kontekst pandemii też myślę, że jest tutaj istotny i może warto wykorzystać urlop do tego, aby na przykład odwiedzić rodzinę, z którą dawno się nie widzieliśmy, a z którą jednak chcielibyśmy mieć kontakt. I sądzę, że taka zasada, że widzimy się z rodziną na pogrzebie i na weselu, może być przełamana właśnie tym, żeby wykorzystać urlop na odnowienie takich relacji, które po prostu są dla nas istotne. Karolina Wójcik tłumaczyła nam, że nie trzeba wyjeżdżać, żeby wypocząć, ale jednak najczęściej urlop wiąże się z wyjazdem. Przemieszczamy się coraz częściej samolotami, dlatego na zakończenie dzisiejszego podcastu powiem coś o samolotach. Prawda czy mit? Czy w samolocie trzeba więcej pić? Tak, w samolocie wilgotność powietrza jest niska, zazwyczaj to 20%. Dla porównania optymalna wilgotność powietrza w domu powinna wynosić od 40 do 60%. To się zmienia w zależności od pogody. Gdy jest chłodniej, optymalna wilgotność jest wyższa. Przy wysokiej temperaturze ta wilgotność spada. Znalazłam informację, że najnowsze samoloty lepiej radzą sobie z wilgotnością powietrza, ale to wciąż jest tylko 25% wilgotności, czyli daleko od właściwego dla nas poziomu. I suche powietrze w samolocie powoduje, że jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na odwodnienie niż normalnie. Mogą boleć nas oczy, możemy mieć uczucie drapania w gardle, a suche gardło sprawia, że jesteśmy z kolei bardziej narażeni na infekcje. Przy odwodnieniu gorzej organizm radzi sobie z trawieniem posiłków. Może więc nas boleć brzuch, może nas też boleć głowa. W samolocie rośnie ryzyko zakrzepicy, tak w ogóle. A odwodnienie sprzyja zmianom w gęstości krwi, czyli to ryzyko jeszcze podnosi. Ile trzeba pić, żeby zapobiec odwodnieniu w samolocie? Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy Lotniczych podaje, że powinniśmy wypijać szklankę wody na każdą godzinę lotu. Ćwierć litra wody na każdą godzinę, czyli staramy się wypijać tę wodę regularnie, małymi łykami przez całą godzinę, a nie szklankę co godzinę. No, to oznacza, że najlepiej wchodzić do samolotu z własną butelką czy bidonem wody, żeby nie być uzależnionym tutaj od pracy personelu pokładowego. Ważna sprawa, alkohol sprzyja odwodnieniu. Nie możemy sobie takiej jednostki alkoholu policzyć jako nawadniacza, dlatego że nasz organizm traktuje alkohol jako truciznę, której szybko chce się pozbyć i do procesu oczyszczania zużywa wodę. Jeśli więc ktoś się nie może oprzeć i w czasie lotu sięga po wino, to oprócz tego wina też trzeba wypić tę porcję zalecaną wody.
I jest jeszcze ciekawostka związana z napojami w samolotach. W samolotach na całym świecie bardzo popularnym napojem jest sok pomidorowy. I dlaczego tak się dzieje? Sprawdzali to badacze między innymi z Niemiec. Wykazali, że z powodu ciśnienia panującego na wysokości mamy stłumiony zmysł smaku i słabiej czujemy, że coś jest słodkie czy słone i szukamy czegoś, co ma intensywny smak. A profesor Charles Spence, autor świetnej książki Gastrofizyka, Nowa wiedza o jedzeniu, podaje, że sok pomidorowy stanowi aż 27% napojów kupowanych w samolotach na całym świecie. Zamawiają go nawet osoby, które na ziemi nigdy po niego nie sięgają i które według jego badań oceniają, że ma ziemisty smak. A te same osoby w samolocie oceniają sok pomidorowy jako przyjemnie orzeźwiający. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Zdrowej Rozmowy. Do usłyszenia w następną środę. Dziękuję, że nas słuchacie. Żegna się z Wami Kasia Staszak. Na podcast zaprasza Oto Dom, partner akcji Zaprojektuj.